Ryszard Maj, Kolej od Kuchni, zapraszam. Poznań Główny, 12 peron. Nie, to nie żart, proszę Państwa. W Poznaniu jest 12 peronów. Oficjalnie wiemy, że 11. Ten 12 peron jest to mały peron zadaszony, dwustronny, służący do obsługi Poczty Polskiej oraz bram kartów. Znajduje się on po lewej stronie peronu 7 w Poznaniu Głównym. Tak on wygląda na starszej fotografii. Tutaj był rozładowywany lub ładowany towar na wagony pocztowej bramkarty, a następnie dołączany do pociągów osobowych. Były również pociągi typowo pocztowe, które kursowały w tamtych czasach do Szczecina, Wrocławia, Poznania, Gdańska, właściwie do dużych polskich miast. My obsługiwaliśmy te na Szczecin, Warszawę i Wrocław. Na tej fotografii widzimy stojący przy tym peronie bramkart, który jest rozładowany. Do sprawnej obsługi budynek Poczty Polskiej połączony był tunelem ze wszystkimi peronami na stacji Poznań Główny. W trakcie przebudowy peronów rozebrano windy, a otwory przykryto płytami. Czyli jednym słowem mieliśmy na stacji Poznań Główny dwa tunele. Jeden typowo towarowy, a drugi do przemieszczania osób. I na zdjęciu z lewej strony pokazuję taką windę przy peronie 5, obecnie 10. Film ten zrealizowałem w odpowiedzi na pytanie jednego z widzów, co to jest, proszę pana, za peron znajdujący się przy obecnym 7 peronie z lewej strony. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. 28 marca 2023 rok. Koniec.